na targach w dniach otwartych u Rainera Putmana mogło zabraknąć Krzysia Kłosa, ale na pewno nie mogło zabraknąć Sebastiana Wardęgi, który jest tu z nami, nawet tu się udziela. Delikatnie. Dobrze ubrany, także pomaga jak może. Ale nagrywamy film, bo już teraz mu chcę podziękować za to, co chce nam ofiarować na święto hodowców gołębi pocztowych, gdy chodzi o ten konkurs z nagrodami, loterię. Niech sam o tym też więcej powie, chociaż ja już na filmie którymś o tym wspominałem. Witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Dziękuję ślicznie koledze księdzu Kostorzowi, że mogę uczestniczyć i tutaj dołożyć swoją cegiełkę, jak i cegiełkę firm, które nam dostarczają towar. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj firmie Irbapol, firmie Hub Labs, firmie Leśna Dolina, Arkowi Koniecznemu, firmie Greenplay. Następnie firma Goldwings też dołożyła swoją cegiełkę, Sandezja. Także tutaj ślicznie dziękuję naszym dostawcom. My ze swojej strony postanowiliśmy łącznie z naszymi dostawcami fundować 50 paczek. Każda będzie wartości około 200 zł. Także to chcielibyśmy tutaj dołożyć. I za to chcę bardzo podziękować Sebastianowi. Łatwo policzyć, że to jest rzeczywiście taki wielki gest, bo około 10 tysięcy złotych są warte te paczki i one będą losowane 23 listopada w ramach Święta Hodowców Gołębi. Także zapraszamy i zachęcamy do kupowania cegiełek większej ilości, bo wtedy ma się możliwość większego szczęścia i wylosowania atrakcyjnej nagrody. Jeszcze raz dziękuję bardzo i Sebastianowi, i tym firmom, przedstawicielom tych firm, które wspomniał, że nas wspierają w tym pięknym wydarzeniu. Również dziękuję ślicznie.